Jezus wyruszył w drogę z 12 apostołami, ale z czasem przyłączają się do niego nowi pielgrzymi. Także ewangelista Mateusz stwierdza: gdy wychodzili z Jerycha, towarzyszył mu wielki tłum ludu. Właśnie przy wyjściu z Jerycha Jezus uzdrawia chorych, którzy pójdą za nim. Niewiasto, bądź wolna od swej niemocy. Chwała ci, Panie. Wstań i pójdź za mną. Jesteś uzdrowiony. Będą ci dzięki, mój Panie. Jezusie! Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Co chcesz, abym ci uczynił? Panie mój, abym przejrzał. Bądź uzdrowiony. Twoja wiara się ocaliła. Bóg mój, Pan mój na wieki! Zacheuszu, zejdź prędko. Dziś chcę się zatrzymać w twoim domu. Thank you.
najwyżej. Zaraz się przystało. Teraz... Co to ma znaczyć, że związujecie ośle? Bo pan je potrzebuje. Poszli znaleźć ośle przywiązane do drzwi zewnątrz na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy stojący się tam pytali. Pan go potrzebuje. Uczniowie poszli i uczynili, jak Jezus polecił. Przyprowadzili więc ośle do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On siadł na nim. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka. Powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, siedzący na osiołku w drewięciu oślicy. Zaśpiewajmy teraz razem pieśń Pobłogosław Jezu drogi. Pan Jezus jedzie spokojnie. Błogosławię. Ja się tylko martwię, żeby się
dziękujemy, o swój nam na nas. Drzwi otworzyć. A mieszkańcy słali swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścierili na drodze. Jeszcze ten czarny bratek przyjechał. Nie zawina. Dobra, to się wam prawda.